tutaj. Szanowni Państwo, serdecznie witamy wszystkich miłych gości przybyłych na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, która będzie trwałym znakiem podtrzymania pamięci mojego dziadka Teodora Klimkiewicza, współzałożyciela Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, jak też informacją dla przechodniów mówiącą, że Willa Marta była polskim domem w Wolnym Mieście Gdańsku. Tym samym serdecznie dziękujemy księdzu Walukowi za opiekę szkolną na całym naszym domu. Katedra Oliwska zawsze jest blisko swoich wiernych w Oliwie. Bardzo dziękujemy również księdzu przeorowi Bogu Miłowi Kniczowi, przyjacielowi rodziny, za modlitwę oraz obecność w tej ważnej dla nas uroczystości. Dziękujemy wszystkim obecnym członkom Towarzystwa Przyjaciół Gdańska z jego prezesem Piotrem Mazurkiem za pomoc w organizacji tej uroczystości, przedstawicielom prasy i telewizji, nie widzę, ale nic nie szkodzi, polskiej za przybycie i upamiętnienie tej chwili. Więc po uroczystości, poświęceniu tablicy, zapraszamy zebranych na symboliczną lampkę wina w ogrodzie za domem. Chciałabym jeszcze przeczytać strofę wiersza przygotowaną na dzisiejszy dzień przez mojego męża Krzysztofa. Wielu Cię od dziś widzi, wielu Cię od dziś poznało. Czasem w cieniu zagościsz, czasem w światła fali. Chociaż nawet pod Twym krzyżem nie spoczywa ciało, to jednak przed Twym krzyżem cichy znikł się pali. Nastąpi odsłonięcie i poświęcenie. Jest na równi obejście wdzięczność, jest przejawem osobowej kultury.
grzechami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie, zdolności. Jesteśmy dłużnikami wobec rodziców, pasterzy, nauczycieli i wychowawców, którzy na różnych drogach życia swoim słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, czyli nas prawdy, miłości, poświęcenia dla braci. Taką osobą był niewątpliwie Teodor Klimkiewicz, w latach 1919-39 wybitny działacz Polonii Gdańskiej, współzałożyciel Poczty Polskiej w Gdańsku, rozstrzelany w obozie Stuttgart. Módlmy się. Boże i Ojcze, Stwórco wszystkich ludzi, pobłogosław tę tablicę upamiętniającą postać Teodora Klimkiewicza i Skrat, aby jego życiowa postawa stawała się dla innych ludzi, zwłaszcza młodego pokolenia, źródłem inspiracji do dokonywania wyborów, które będą potwierdzały przywiązanie do Ojczyzny i wartości ewangelicznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Trzeba było mnie kopnąć. Może coś powiem.